crazy jest to w ogóle, że robimy ten drugi sezon. Większy, lepszy, wydaje mi się ciekawszy. Są niebezpieczne zabawy, niebezpieczny plan, ale wszystko idzie bardzo dobrze. Nauczyliśmy się dużo przez ostatni rok i tamten projekt sprawił, że jesteśmy trochę innymi twórcami. Już zarówno ja, jak i Majki, jak i wszyscy zaangażowani w ten projekt. Zajebiście! Znajdujemy się na planie serialu Wilk 2, jest to nasz pierwszy dzień zdjęciowy i właśnie aresztujemy ekipę, bo są... bo są nieprzyzwoicie piękni, wysportowani, doświadczeni i profesjonalni. Siarać! Siema, ja jestem Kuka 2115. Wilku wcielam się w rolę Macieja. Maciej jest takim liderem ruchu młodych rewolucjonistów, którzy chcą walczyć z władzą. Troszeczkę zagubioną osobą na granicy, powiedziałbym, takiego lekkiego szaleństwa. Tak się składa, że jestem ostro p***nięty. Maciej bardzo nie chce być jak opozycja, ale troszeczkę się nią staje, podejmuje gwałtowne działania. Stop! Dobra, stop. Mamy to! I czekam na następne zadanie swoje do zrobienia. Ile razy mam powtarzać, że my nie zabijamy! Cześć, nazywam się Waleria Gorobec i gram Igę, czyli córkę ministra. Jest to 20-letnia dziewczyna, która żyje w klatce, w złotej klatce, ale jednak klatce. Tak, no to ja się nazywam Hubert Urbański. W tym serialu gram Borysa, który jest ojcem młodej dziewczyny Igi. Podoba mi się postać Igi, to, że jest wielowymiarowa, że ma jakiś swój problem. Przekonają mnie sceny z bronią. A wy co się robicie? Wypierdalać stąd! Daj mi kluczyki! Jak ona kazała nam wypierdalać, to przysięgam, że już, że chciałem już wypierdalać. Tak, w głowie masz. No dobra, okej. Nie będę poskakiwał. To jest wredna postać. To zły człowiek. To wspaniałe uczucie grać złego człowieka. Ja k***a was wszystkich zapierdolę tu zaraz! Cześć, nazywam się Jessica Polak i w tym serialu gram Anię. Jest to przyjaciółka Igi, najlepsza przyjaciółka Igi. Mieszka tymczasowo z nią i z ojcem Igi, z Borysem. Przestań. Przepraszam. Nie, spoko. Mam wrażenie, że jest taką idealistką, bym powiedziała, że ma pewną rozterkę, bo chce po prostu, żeby było jak najlepiej. No fajnie jest pracować z rówieśnikiem, z rówieśnikami i mieć takie poczucie, że jesteśmy w tym totalnie razem. Zgłosiłem się, żeby mnie aresztowali, ale mi ten, odmówili. Cześć, tutaj Borys, BDS25, z serialu. W drugim sezonie gram tatuatora. To jest coś, co nigdy nie powinno się wydarzyć. To naprawdę suszasz skórę, na tym się uczysz tatuować? No, albo na tobie. I to na pranie! Na środku na nim. No już zrobił 3. Tak? No. A ile tak kosztuje tatuaż? No? Ile dzisiaj kosztuje? Jest za darmo. Dla ciebie? Za darmo. Okej, to siada. To jest twój debiut w ogóle na... Nie, ja byłem w pierwszym sezonie, ale fajnie, że się dowiedziałeś o tym. Na pewno przekażę Majkiemu, że oglądałeś pierwszy sezon. Byłeś, faktycznie. już pamiętam. Sukces tak zwięzłej produkcji, która realizowana jest w krótkim odcinku czasu, polega przede wszystkim na skompletowaniu bardzo dobrej, różnorodnej ekipy zdjęciowej. Chcesz raz za kamerą? Tak. O, fajnie. Począwszy od pionu scenograficznego, więc przez wszystkie pozostałe piony. To był pion kamerowy. Mój ulubiony. Nie, no to making of na luza, ziom. Ale myślę, że podołałem temu, no. To chodzi... Chodzi tutaj o to, żeby... No nie mogę, no. Okazuje się, że chodzi o to, żeby wyluzować. Będzie to kurwa wyluzuj, co?